Artur, często w pomeczowych wywiadach pytamy o kluczowy moment i chciałbym zapytać, czy ten kluczowy moment w tym konkretnym spotkaniu miał miejsce przed samym rozpoczęciem meczu, no bo chyba najważniejsze to było właściwie podejść mentalnie do tego pojedynku. Tak, zdecydowanie wiedzieliśmy, jaka to jest drużyna, z jaką przychodzi nam się dzisiaj mierzyć, że jest to ostatnia drużyna w tabeli, że jest to drużyna złożona z młodych chłopaków, niczego nikomu nie ujmując. Najważniejszy w przygotowaniu do meczu był ten fokus i niekoniecznie koncentracja na tych koszykarskich rzeczach, ale na sferze mentalnej. Wynik wskazuje, że było łatwo, lekko i przyjemniej. Rzeczywiście z twojej perspektywy tak było, czy momentami troszkę musieliście się bardziej wysilić? Tak jak przebieg spotkania wyglądał, no myślę, że przez większość meczu kontrolowaliśmy jednak tempo i przebieg tego spotkania, aczkolwiek do każdego meczu trzeba się przyłożyć, do każdego meczu trzeba się koncentrować i każdy mecz jest na swój sposób trudny. Tym bardziej grając z dołem tabeli kilkukrotnie przekonaliśmy się, że trzeba mentalnie podejść właściwie do tych spotkań. Teraz przed wami dwa niezwykle ważne spotkania, no i chyba musicie zrobić wszystko, żeby jak najwyższą pozycję przed playoffem utrzymać. No tak, teraz będą dwa kluczowe spotkania dla rozstawienia przed fazą playoff. Chcielibyśmy jak najwięcej teraz tych zwycięstw uciułać, no bo jednak przewaga parkietu jest dla nas bardzo ważna. Wtedy w playoffach będzie nam się na pewno grało łatwiej. O ile można powiedzieć, że będzie łatwo.